Nasz układ nerwowy to wielka sieć komunikacyjna, a w zasadzie nawet telekomunikacyjna, bo niektóre bodźce odbieramy nawet na znaczną odległość. Jej podstawowe okablowanie to neurony, czyli komórki układu nerwowego. W całym organizmie mamy ich 86 miliardów, a każdy z nich ma od 1000 do 10 tysięcy połączeń z innymi. 86 miliardów razy 10 tysięcy? Nieważne. Działają trochę jak kable przesyłające impulsy, a trochę jak przełączniki czy tranzystory decydujące o tym, który impuls zablokować, a który przesłać dalej. Każdy neuron składa się z ciała komórki nerwowej, która zawiera jądro i większość cytoplazmy oraz z wypustek. Krótsze wypustki to dendryty i one odbierają dane, natomiast te dłuższe to aksony i te przesyłają dane do innych neuronów lub tkanek, takich jak na przykład mięśnie. Ich długość waha się od ułamka milimetra do ponad metra dla jednej komórki. Błona komórkowa neuronów jest naładowana elektrycznie. W czasie spoczynku neuron wytwarza różnice napięć pomiędzy swoim wnętrzem a otaczającym go środowiskiem. Służą do tego tak zwane pompy jonowe, które dosłownie wypompowują na zewnątrz komórki dodatnio naładowane jony sodu. W efekcie we wnętrzu komórki jest więcej ładunków ujemnych niż na zewnątrz. Ale gdy neuron zostaje pobudzony, sytuacja się zmienia. Otwierają się kanały jonowe, przez które do wnętrza komórki szybko napływają jony sodu. Przez krótką chwilę jest ich tak wiele, że wnętrze komórki ma ładunek dodatni, a jej otoczenie ujemny. Taki impuls przemieszcza się wzdłuż neuronu jak meksykańska fala na stadionie. Po chwili pompy jonowe znów zaczynają działać i przywracają potencjał spoczynkowy. I tak impuls z prędkością sięgającą nawet 1000 km na godzinę przemieszcza się wzdłuż komórki nerwowej, aż dociera do jej końca, do miejsca połączenia z kolejną komórką. To miejsce kontaktu to synapsa i w niczym nie przypomina ona zlutowanych dwóch kabelków czy skręconych i zaizolowanych przewodów. Tutaj analogie z przewodami elektrycznymi się kończą. Impuls elektryczny zamieniany jest w synapsach na impuls chemiczny, a pośrednikiem są neurotransmitery, inaczej neuroprzekaźniki. To po prostu związki chemiczne, na przykład dopamina czy serotonina. O dopaminie mówi się, że odpowiada za uczucie pragnienia i pożądania. Gdy w pewnych częściach mózgu, w synapsach pojawia się dużo dopaminy, wzmacniane są właśnie te doznania. Z kolei niski poziom serotoniny czyni nas agresywnymi i wrażliwymi na ból. Neuroprzekaźników jest bardzo wiele. W zależności od ich stężenia i działania, jedne sygnały są wzmacniane, inne hamowane albo wręcz blokowane. Żeby było jeszcze trudniej, ten sam neuroprzekaźnik może mieć różne działanie w zależności od miejsca, w którym się znajduje. Na przykład dopamina odpowiada nie tylko za przyjemności, ale także za kontrolę ruchów mięśni. Mózg, mówiłem to w poprzednim odcinku, który jest do zobaczenia tutaj, to centrum dowodzenia, ale żeby dowodzić, trzeba mieć dostęp do danych. Tych danych mózgowi dostarczają narządy zmysłów. Można je porównać do czujników, kamer i mikrofonów. Niektóre zmysły pozwalają nam na odbiór bardzo złożonych danych, inne dostarczają prostych informacji, na przykład o tym, że jakiś region naszej skóry został dotknięty. Ewolucyjnie pierwszy był węch, to tak zwany zmysł chemiczny. Wykrywa obecność substancji, które wraz z powietrzem dostają się do naszego nosa. Węch miał dla naszych przodków kluczowe znaczenie. Brzydkie zapachy ostrzegają nas przed niebezpieczeństwem, na przykład przed bakteriami czy toksynami ze zgniłego mięsa, ale także na przykład przed pożarem. Z czasem, gdy pojawiały się kolejne zmysły, nasz węch nieco się stępił. Człowiek ma w nosie około 12 milionów komórek węchowych, podczas gdy królik ma ich 100 milionów, a owczarek niemiecki aż 220. Chemicznym zmysłem jest też smak. Dzięki niemu wyczuwamy związki chemiczne, które znajdują się w naszej jamie ustnej. Zajmują się tym komórki czuciowe zgromadzone w tzw. kubkach smakowych. Najwięcej mamy ich na języku. I tak mamy zdolność wyczuwania smaków słodkiego, słonego, gorzkiego, kwaśnego oraz umami. Ten ostatni to smak bulionowy czy mięsny.
produktach takich jak bekon czy na przykład sos sojowy bardzo wyraźnie można go wyczuć. Natomiast smak ostry nie jest wykrywany przez kubki, lecz przez receptory bólu w jamie ustnej. Te same, które alarmują nas, gdy parzymy sobie język. Innymi słowy, to co pikantne i to co gorące daje to samo odczucie. To dlatego w reklamach ostre jedzenie ilustruje się płomieniami. My mamy kubków smakowych około 9 tysięcy, podczas gdy u świń jest ich 15 tysięcy, a u krowy 25 tysięcy. Świat smaków tych zwierząt musi być dużo bardziej różnorodny. Zmysły smaku i węchu współpracują z sobą. W mózgu informacje otrzymane z kubków smakowych oraz receptorów węchowych łączą się, tworząc w ten sposób różnorodne wrażenia smakowe. Na dodatek niektóre cząsteczki pokarmu unoszą się wraz z powietrzem przez gardło do jamy nosowej. Dlatego podczas przeziębienia czasami nie czujemy smaku tego, co jemy. Wzrok to z kolei zmysł zdalny, pozwalający na odbieranie odległych bodźców. Ludzkie oko reaguje na określony zakres fal. Gałka oczna ma średnicę około 2,5 cm i waży około 7 g. Oko wykonuje szybkie i dokładne ruchy dzięki 6 podtrzymującym je mięśniom. Najważniejszą jego częścią, która odbiera bodźce świetlne, jest położona w głębi gałki ocznej siatkówka. Zbudowana jest około 150 milionów pręcików. To komórki czułe na światło, ale nie czułe na kolory. Oraz z 10 milionów czopków, czyli komórek wrażliwych na kolor. Pręcików jest kilkanaście razy więcej, a to powoduje, że przy słabym oświetleniu, na przykład w nocy, to głównie one są aktywne. A jako że pręciki nie są czułe na kolory, tylko dają informację, czy jest jasno, czy ciemno, przy słabym oświetleniu widzimy świat raczej w odcieniach szarości. Zmysłem zdalnym jest także słuch. Fale dźwiękowe to mechaniczny ruch cząsteczek, na przykład powietrza. Gdy dotrą one do błony bębenkowej, wprawiają ją w drgania. Te drgania są przenoszone przez kosteczki słuchowe i wywołują drgania płynu, który wypełnia ślimak, część ucha wewnętrznego, której kształt rzeczywiście przypomina muszę ślimaka. Drgania płynu są z kolei odbierane przez komórki słuchowe połączone z neuronami. Słuchem czy innym rodzajem zmysłu mechanicznego posługuje się wiele zwierząt, ale często zdarza się, że zwierzęta różnych gatunków nie słyszą się, nawet jeśli się widzą, bo wydawane przez nie dźwięki są w innych zakresach. Na przykład mysz nie jest w stanie usłyszeć wielu dźwięków wydawanych przez człowieka, nawet gdyby były one bardzo głośne. Ale ucho to nie tylko dźwięki. W uchu wewnętrznym znajduje się też narząd równowagi. Kiedy do mózgu napływają sprzeczne sygnały z oczu i z uszu, zaczyna nam się kręcić w głowie. Na przykład, kiedy czytamy w samochodzie, nasz wzrok jest skoncentrowany na stronie książki, ale nasze narządy równowagi wyczuwają, że się poruszamy. Taki mechanizm prowadzi do powstawania choroby lokomocyjnej albo inaczej choroby morskiej. Osobnym zmysłem jest dotyk, którego receptory liczone są w miliardach. O tym opowiem jednak w odcinku poświęconym skórze. W odcinku o mózgu mówiłem, że jest to najbardziej tajemnicza część naszego ciała, że spośród wszystkich układów czy organów o mózgu wiemy najmniej. W rzeczywistości mózg jest ważnym elementem, ale tylko elementem całego układu nerwowego. Bez niego centralny komputer byłby tyle wart, ile zwykły komputer bez zasilania i bez dostępu do sieci internetowej. Szacuje się, że łączna długość wszystkich nerwów w ciele dorosłego człowieka wynosi około 140 tysięcy kilometrów. Niektóre z tych nerwów, nawet te cieniutkie, odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu naszego organizmu. O czym opowiem w kolejnych odcinkach cyklu Jak działa człowiek. Cyklu, który realizuję we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Nauka to lubię na Facebooku i YouTubie.